Na jakie metody leczenia dziś mogą liczyć chorzy na Parkinsona? W Polsce chorych na Parkinsona jest przynajmniej 70 tysięcy osób i jeśli chodzi o tych ludzi, to wydaje mi się, że tą specjalistyczną opieką oni objęci są dobrą opieką, jak również te terapie, które są w Polsce prowadzone, są takie same jak na świecie. Problemem jest tylko dostępność do tych wysoko zaawansowanych technologii, dostępność do lekarza, specjalisty, neurologa zajmującego się układem pozapiramidowym. Natomiast jeśli chory już te wszystkie trudności kolejkowo-rejestracyjne przejdzie, to jeśli chodzi o metody, na które chory może liczyć, no to przede wszystkim na ten złoty standard, który dzisiaj na świecie jest, czyli głęboka stymulacja mózgu, gdzie po kwalifikacji chorego wszczepiamy pacjentowi do głowy, do jąder podstawy mózgu 4 elektrody i stymulator, który jest ukryty pod skórą klatki piersiowej, może być programowany, dostrojony tak, żeby ustępowały objawy choroby. Oczywiście neurolodzy mają jeszcze swoje terapie infuzyjne, natomiast w neurochirurgii jest to, co się wykonuje. Ablacji już się w zasadzie wykonuje bardzo mało, czyli uszkodzeń trwałych, natomiast wykonujemy głęboką stymulację mózgu. Jeśli chodzi o to, na co chory może liczyć w przyszłości, to myślę, że przyszłością, i to taką bardzo nieodległą, jest terapia genowa choroby Parkinsona. Z tego względu, że my dzisiaj za pomocą tych terapii czy infuzyjnych, czy terapii głęboką stymulacją leczymy objawy choroby. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli gorączkę i podali sobie aspirynę na obniżenie tej temperatury. Ale aspiryna nie leczy przyczyny. Nie leczy przyczyny choroby, natomiast terapią genową będziemy w stanie cofnąć chorobę być może o kilka dekad i zredukować bardzo dawkę przyjmowanych leków. Terapia genowa polega na przeniesieniu za pomocą wektora wirusowego genu kodującego produkcję pewnego enzymu. I oczywiście nie będzie to jeszcze dostępne blisko, ale w Polsce, w moim ośrodku te operacje sądzę, że odbędą się już w tym roku, bo przygotowywanie do tych operacji terapii genowej choroby Parkinsona trwa już kilka lat. Jesteśmy na ostatnim etapie, ale to są badania kliniczne, w związku z tym one nie będą ogólnodostępne. To będzie pewna grupa ludzi, którzy zostaną wyselekcjonowani w oparciu o kryteria włączenia do grupy leczonej, ale to jest początek tego, co wkrótce być może się wydarzy i będzie ogólnodostępne na całym świecie.